Zdrowia! Obłęd lewactwa amerykańskiego, czyli bojownicy o sprawiedliwość społeczną opanowywują uczelnie medyczne. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, patrząc na Amerykę, to od lat 60., od tego hipisowskiego ruchu, no to Ameryka po prostu spada na pysk, zaczyna być poligonem komunistów, poligonem socjalistów. Wszystkie szkoły, te uczelnie zostały opanowane kompletnie przez tak zwanych postępowych, czyli antykonserwatywnych socjalistów, ateistów, zboczeńców, no i wszystkich takich nienormalnych ludzi, którzy przez tysiące lat każde społeczeństwo wiedziało, że to po prostu nie może być. Teraz ostatnio były właśnie przygotowania do wyborów prezydentów, no i oni wszyscy są nienormalni. Oni są nienormalni, socjaliści, komuniści, nie przeszkadza im, że Wenezuela upada, że ZSR upada, po prostu starają się zrobić ten utopijny, marksistowski jakieś społeczeństwo. No i teraz zaczyna być rozmowa o uczelniach. W Ameryce dzieciaki chodzą do, w zasadzie to mają szkołę od 1 do 12 roku, to mają szkoły tej, tu się nazywa ten podstawowa, średnia i wyższa, no ale to jest 12 lat nauki. Później idą na 4 lata na uczelnie, takie no, albo techniczne, albo humanistyczne. No humanistyczne, ostatnio zrobiłem filmik na temat, co jest warte, jakiś tytuł ukończenia uczelni po anglistyce. No i na medycynę to właśnie się dostaje po tych 4 latach. Także ludzie się uczą 4 lata takiego ogólnego przedmiotów ogólnych, no i później idą na medycynę. No oczywiście, że na tych 4 latach nauki, no to z reguły starają się brać jakieś takie przedmioty związane z biologią, z medycyną, czy przed medycyną, że idą w tym kierunku. No nie biorą technicznych, nie biorą humanistycznych, biorą bardziej w kierunku medycyny. No i później idą na tą medycynę na 3 lata. Kosztuje to też od groma, co roku to kosztuje około 80, 100, 120 tysięcy w zależności od uczelni. No i się tam po prostu uczą się tego zawodu, składają tą przysięgę Hipokratesa, że mają w zasadzie nie szkodzić, mają uczyć. Ale gdzie jest problem? No problem jest taki, że to są powiedzmy studia, no powiedzmy doktorskie, tak, magisterskie, czy po tych 4 latach, czyli jest ta kontynuacja, to jest 12 plus 4, to 16 lat, plus 3 to jest 19 lat nauki. 19 lat nauki, żeby zostać doktorem, lekarzem, także to jest strasznie dużo. No ale oni się tam koncentrują tylko na leczeniu, no i przez większość czasu to w zasadzie nawet nie spotykają się, to taki amerykański model jest, że w zasadzie nie spotykają się z pacjentami, nie widzą tych pacjentów do momentu, kiedy nie mają jakiegoś pojęcia i wiedzy na temat tej choroby, symptomów i jak to ocenić. I wykształcenie medyczne w zasadzie to no skazuje na jakieś upadki i niekończenie uczelni, no ale ogólnie rzecz biorąc jest wymagające, no i stwarza grupę silnych lekarzy, którzy no później są dobrzy. Po skończeniu uczelni oni też są bardzo katowani, no bo zarabiają po 50-60 tysięcy, jak mają takie praktyki, a muszą być w zasadzie w szpitalu po 60-80 godzin. Także jak się policzy z nadgodzinami, no to oni zarabiają nawet często mniej niż minimum, ale mogą w tym czasie spać. Ale faktycznie tygodniowo, no to wychodzi bardzo często z ludzi, których ja znam, no to wychodzi, że trzaskają po 80-90 godzin. To jest charuwa. To jest charuwa, to jest ciężka sprawa. No i uczą się ostro. No ale gdzie jest miejsce dla tych socjalistów, dla tych wszystkich
postępowych, bo oni socjaliści uwielbiają się nazywać postępowi w przeciwieństwie do konserwatywnych, tak? No ale, ale to jest ten problem, że uczelnie te czteroletnie zostały opanowane i po prostu wykształcone. To całe to towarzystwo socjalistyczne, które teraz zaczyna głosować i jest przekonane, 60% ludzi w wieku do 30 lat uważa, że socjalizm to, to ma ręce i nogi, no bo zostali tak wykształceni. No i teraz, teraz właśnie cały ci hipisi, cały ten postęp zaczyna wchodzić do szkół medycznych. No, szkoły medyczne zaczynają tracić czas, uczelnie zaczynają wprowadzać jakieś przedmioty na temat ocieplenia globalnego, czy genderyzmu, czy tego rodzaju jakichś socjalistycznych, kretyńskich, komunistycznych wymysłów, zamiast uczyć się medycyny. No i to jest w zasadzie straszne. Zaczęło się to od tego, że jakiś czas temu nawet grupa amerykańska grupa lekarzy wypowiedziała swoje zdanie na temat broni, tak? No to broń. No broń to jest konstytucja, broń to jest sprawa społeczna. Pośrednio jakoś ofiarami bardzo często, bardzo często ofiarami są ludzie, no ale trzeba powiedzieć, że powiedzmy w Ameryce jest 60 milionów tych broni podobnej do tego kałasznikowa, wszystkich tych półautomatycznych, którą chcą zrezygnować z niej, czy zakazać, czy odkupywać na siłę. No a ginie rocznie około 300 osób od tej takiej broni półautomatycznej. 400 osób umiera, czy ginie spadając z łóżka. Także to jest... To są tego rodzaju proporcje. Oczywiście, że te morderstwa masowe wykonane przez tych wariatów, to trzeba by było coś zrobić, no ale zdecydowanie nie zabierać broń uczciwym ludziom, tylko po prostu zamykać wariatów, mieć prawo do zamykania wariatów, mieć prawo do jakiejś kontroli tych wariatów, no ale nie proponować, że 60 milionów uczciwych ludzi ma być pokrzywdzonych, no bo później jeżeli jest konfiskata broni, no to wiadomo, co to się dzieje, tak? To jest, no ale socjaliści do tego dążą. No i jest duży problem jest, bo wszyscy ci postępowi socjaliści opanowali administracyjnie wszystkie te uczelnie, te uczelnie, które kształcą lekarzy, no to są w zasadzie formowane czy kierowane przez zawodowych biurokratów komunistycznych. Marksistowscy po prostu biurokraci, oni mówią, gdzie uczelnia ma iść, w jakim kierunku. No i teraz jest tak, że biurokracja się rozrasta, ilość pieniędzy na te pensje wzrasta coraz bardziej, wszelakiego rodzaju przedmioty na temat kompletnie niezwiązane z medycyną są wciskane na siłę do szkół medycznych i co mają robić ci lekarze? Odpuszczają i ta wiedza zaczyna zanikać. No i do czego to będzie doprowadzało? No to wszyscy ci biurokraci, no to tak jak we wszystkich innych budżetówce, można powiedzieć, czy biurokracji, w zasadzie mają tą obsesję środowiskowe, te nierówności społeczne i tak dalej, i tak dalej. No ale co mają powiedzieć wszyscy ci onkolodzy, ludzie, którzy leczą, kardiolodzy, chirurdzy i tak dalej, i tak dalej. No to ich coraz mniej jest i coraz mniej będzie. I jest to wszystko strasznie drogie i teraz jeszcze bardziej będzie drogie i mniej wydajne.
Dużo, dużo z tego też się zaczęło właśnie w latach 60., 70., kiedy właśnie ci postępowi socjaliści, socjolodzy zaczęli negować. No dzisiaj jest kompletnie negowanie społeczeństwa zachodniego, tak? I wtedy to się właśnie zaczęło negowanie też medycyny, że medycyna to jest w zasadzie przemysł, że to jest tylko ból, choroba, a później idę. No i są powtarzane takie tego rodzaju rzeczy i to wszystko jest przekonują ludzi, że to po prostu chodzi tylko o forsę, a nie społeczeństwo. No, czy lecznictwo jakieś społeczne, no też w tym czasie to proponowali uczenie się komunalne, takie też społeczne, tak? Także to jest Ameryka stoi, no Ameryka została opanowana. Ameryka została opanowana po prostu od środka z tego dobrobytu, który pozwolił kapitalizm, pozwolił ludziom zarabiać, rozwijać i się jakoś iść w dobrym kierunku. No jednak ludzie przyjeżdżają do Ameryki na operacje, przyjeżdżają z Kanady czy z Europy, też nawet przyjeżdża medycyna czy lekarstwa, też te patenty, które pozwalają ludziom zarabiać, pozwala na to, że ośrodki badawczo rozwojowe znajdują najróżniejsze poszukiwania, no ale właśnie w to wchodzi w ten taki, no jest to biznes, tak, jest to biznes, no ale to jest życzliwy, dobry i taki sprawiedliwy biznes. Socjaliści po prostu rozpierniczają ludzi, no i zamiast przysięgi Hipokratesa, żeby służyć i leczyć i uczyć się tylko w tym kierunku, są po prostu zmuszani do robienia wielu innych rzeczy, które są niezwiązane z medycyną. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń, o powiadomieniach. Pisz pytania, pisz odpowiedzi. Ciekawostka. Dzisiaj złożyłem odwołanie na 50 swoich filmików, które było odmonetyzowane. Wczoraj złożyłem odwołanie od 30, także 11 powiedzieli, że ciągle jest odmonetyzowane, 22 powiedzieli, że jest monetyzowane. Także oglądajcie playlisty, zobaczymy, jakie są proporcje na te 50 czy 60 filmików, które dzisiaj dałem. Do następnego.